Hej, witam w kolejnym odcinku. Podam Wam szybki patent, jak zniwelować nieprzyjemny pisk w Kimco Downtownie 300. Posłuchajcie. I tak jest cały czas, jak jedziecie. Strasznie mnie to denerwuje, bo jedzie się gdzieś wolno i słychać cały czas ten pisk. I jakby ten skuter miał ze 40 lat. Kurde, i resory się rozpadały. A już wam powiem, co jest przyczyną. Szukałem tego. Trochę niewygodnie mi było samemu, ale znalazłem. Nie wiem, czy widzicie tam taką gumkę. Stopki. O, właśnie tamtą. Zobaczcie. Stopka jest, znaczy ta centralna podnóżka jest wyciągnięta. I po prostu cały ten skuter skrzypi. Masakra jakaś. A zobaczcie teraz. Teraz to ja skrzypię ręką. Cisza. Stopka. No masakra, po prostu powiem wam, że masakra. Taka prosta rzecz, a tak wkurzająca. Już wam pokażę, jaki upgrade na to mam. Mianowicie trochę smaru. I nie bojąc się, po prostu smaruję to miejsce styku gumy z ramą. Możecie to dość obficie wysmarować. I pokażę wam, jaki teraz jest efekt. Tylko się gdzieś wytrę. I pokażę wam, jaki teraz jest efekt. Stopka jest nadal. Bujam częse. Jak wam się podobał upgrade skutera, to proszę łapkę w górę. Podobnie miałem z korkiem wlewu paliwa. Mój skuter niekiedy jak stał w pomieszczeniach, to strasznie śmierdziało paliwem. Oczywiście zawiozłem skuter do serwisu, jak pojechałem na wakacje do tego ciulowego, żeby nie powiedzieć chujowego serwisu Kimco. Oddałem skuter na chyba 2 tygodnie, bo powiedziałem, że jadę na wakacje i niech to zrobią. Tam jeszcze parę rzeczy innych mieli zrobić. Nic nie zrobili. Z 3 rzeczy nie zrobili nic. No i powiedzieli, że im ten skuter nie śmierdzi. Ja mówię, panowie, on stoi w pomieszczeniach typu garaż i śmierdzi tak, jakby się rozlewało paliwo. Nie, my nic nie czujemy, nic nie czujemy. No oczywiście, co? Wystarczyło wyciągnąć koreczek, tu poprawić gumkę, bo się podwinęła w jednym miejscu, założyć i ot co cała naprawa. Skuter na gwarancji. Nie potrafili sobie poradzić z taką prostą rzeczą. Wydaje mi się, że nawet nie chcieli zobaczyć, co jest nie tak. Powiedzieli, że wszystko jest bajka. Dobra, tyle. Już nie skrzypi, także może wy też macie ten problem ze swoim Kimco. To mnie mega denerwowało już, kurczę, w tamtym roku, ale nigdy nie chciało mi się z tym bawić, bo wydawało mi się, że coś tutaj z zawieszenia, któraś z gum po prostu już zaczyna piszczeć, a to by była większa robota. No ale dzisiaj się wkurzyłem i powiedziałem, że nie muszę to zrobić. Więc podobało się, łapka w górę. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, hej.